Cześć, tu Marek i Rośliny. Dawno się nie widzieliśmy, nie słyszeliśmy, no chyba, że obserwujecie na Instagramie, no to wiecie, że byłem w domu rodzinnym, sprawy rodzinne i tak dalej. Wiecie, musiałem odwiedzić chorego w szpitalu. Przy okazji złapaliśmy z mamą wirusa w tym szpitalu i musieliśmy odchorować, ale już teraz jest okej, więc wracam do was. Wybrałem się do Obi, dlatego że dawno nie byłem, a musiałem też coś tam kupić. Przy okazji postanowiłem nagrać nowe rośliny, które się pojawiły. Jak widać, te rośliny zewnętrzne, te na taras, są naprawdę piękne, okazałe i duże. No ale wiadomo, że nas interesują też rośliny, które są do środka, nie tylko na taras, więc za chwilę wejdziemy do wewnątrz, ale najpierw jeszcze spójrzcie na tego pięknego sagowca, który będzie miał tyle nowych przyrostów. Pięknie to wygląda. A tutaj już w wejściu do sklepu takie dipladenie. No i całkiem fajne jak za te pieniądze oliwki. Co myślicie? No dobra, idziemy do środka. Zapraszam na odcinek. Po wejściu do sklepu trochę się zdziwiłem, bo tutaj zawsze było trochę więcej roślin, a teraz jest taka ekspozycja dosyć uboga, powiedziałbym. Składa się głównie ze słoików, które mają dość wysoką cenę, a rośliny w środku zostawiały trochę do życzenia, więc nie byłem pod wrażeniem. Tutaj jesteśmy przy takiej ekspozycji tuż przed kasami. Są tutaj begonie, skrzydłokwiaty, no i tak standardowo jak na Obi, duże strelicje, trochę areki i jakieś tam jeszcze marantowate większe. Tutaj widać dobrze takie ktenante, całkiem spore. No i w zasadzie to tyle, jeśli chodzi o rośliny tutaj przy wejściu. Ostatnim razem jak byłem, było tego więcej, dlatego jestem trochę zaskoczony. Ale z drugiej strony, no wiecie, jest lato, ludzie też mają inne priorytety. Tutaj jesteśmy już przy wejściu do działu roślinnego i wjechało tutaj mnóstwo z roślichy, czyli syngonium. Te syngonia są różne, nie są to jakieś wymyślne, ale kosztują po 17 zł, więc dobra cena za dużą roślinę. Tutaj kwitnąca maranta, jak ktoś lubi. Poza tym ogromne liście tej alokazji, jeszcze do niej podejdziemy później. No i są też tutaj tajki, czyli to, co no, chyba jeszcze nie zeszło. Chociaż bardzo ładne są te tajki, no trzeba przyznać. Tutaj widzimy te duże alokazje, które kosztują 180 zł. Naprawdę duża roślina, wiadomo, że to są tylko liście i te liście są niestałe, w sensie no, mogą być większe, mogą być mniejsze w przyszłości. Za to taka dracena wygląda naprawdę super, ogromna, bardzo ładna. No i tutaj mam jeszcze filodendrona Red Beauty, naprawdę wielkiego. Naprawdę, jest ogromna ta Red Beauty. Tutaj kolejne ogromne rośliny, takie wielkie strelicje. Aż ludzie robili wow, jak przechodzili obok, bo naprawdę były bardzo wysokie. Trochę filodendronów, jak widzicie, niektóre te filodendrony są takie trochę powyciągane. Nie wiem, czy wszystkie kosztowały około 50 zł, ale sprawdzałem dwa i taka była cena. Więc no nie znalazłem tutaj niestety żadnej cenówki od nich, dlatego tak zakładam, a nie chodziłem też z każdym osobno, żeby sprawdzać ceny, no bo to trochę bez sensu. Biorąc pod uwagę, że żadnego nie chciałem kupować. Ale ogólnie no jest tutaj trochę filodendronów, trochę bonsajów, jeszcze trochę więcej innych begonii niż tylko te, które były przy wejściu. Są też eschynantusy. Jest ich naprawdę dużo i są różne, jeszcze dalej też dojdziemy do innych. No jest ich nawet takie zwykłe epipremnum, ale tutaj zobaczcie, nawet choja taka z wariegacją wewnętrzną, karnosa, fajnie, ale ciężka ta doniczka była niesamowicie, nie wiem czy ona jest z kamieniami, czy co, na pewno. No chyba, mam nadzieję, że nie była tak ciężka od wody, ale naprawdę była ciężka ta donica. 4-5 lipca, urodziny Włodka, już jutro, więc jak ktoś chce, to możecie mu złożyć życzenia. Piękna Red Beauty,
Poza tym jeszcze trochę więcej tych begonii i jeszcze więcej filodendronów. Jak widzicie, te filodendrony są takie trochę już podrośnięte. Myślę, że warto by im było dać podpory, tym pnącym zwłaszcza, no bo inaczej to one się robią takie pokraczne, wyciągnięte. Kordyliny bardzo ładne, różowe. No i obok areki, ale te areki takie łyse, żółte. Nie podobają mi się te ich pnie. W sensie wiecie, o co chodzi. No tak niezbyt gęsto i niezbyt okazale to wygląda. Tu jeszcze więcej tego syngonium i to syngonium naprawdę tanie. Banany. No jeszcze trochę więcej begonii. I fitonie, które też są całkiem chyba już tutaj długo. Bo pamiętam, że ostatnio jak byłem, to byłem pod wrażeniem, że było ich tak strasznie dużo. Teraz jest trochę mniej. Ale cały czas jest duża różnorodność, więc w zasadzie nic się tutaj nie zmieniło. Bardzo duże monstery i w ogóle takie jakoś zdrowo dosyć wyglądające. Nie wiem, jakoś tak mi się podobały zwykłe zielone monstery. A tutaj Ring of Fire, jak ktoś jeszcze nie oglądał tego ostatniego odcinka z rankingiem, to zachęcam, bo o ringu też tam jest mowa. Jeszcze więcej syngoniów, tutaj było ładne te filodendrony Atapapuense, też koło 50 zł kosztowały. Trzy krotki, trochę ich było. Ten filodendron kosztował ponad 100, ale tak mi się wydaje, ale generalnie no nie jestem fanem wielkim, bo on wiecznie wygląda jakby miał wciornastki, albo rzeczywiście je ma. To tak samo jak generalnie wszystkie te właśnie taumatofyla. Trochę jest z tym problem. Jeszcze to Sprucianum to najmniej, ale pozostałe to nie za bardzo. Minęliśmy strelicje królewskie, tutaj juki i draceny. Juk całkiem sporo. Tutaj zobaczcie, nawet chowała się jedna Liquala Grandis, ale nie wiem po ile, to na pewno była ta z wejścia do sklepu, bo tam zniknęła. Zapomniałem sprawdzić, może bym sobie kupił drugą. Tutaj storczyki, nic ciekawego szczególnie. Trochę anturiów, jeszcze więcej z roślichy. I znowu begonie, tyle że tym razem takie bardziej srebrzyste. Nie wiem w jakiej cenie są te fikusy Beniamina z wariegacją, które stoją na podłodze. Ale idziemy dalej zobaczyć. Tutaj są różne kolory kwiatów, anturiów. W sumie wygląda to fajnie, że tak je zgrupowali. Całkiem atrakcyjnie. Jak na mniejszy wybór roślin, którymi dysponowali tym razem widzę, to całkiem i tak ładnie to wygląda. Tutaj jakaś zagubiona z roślicha, naprawdę mnóstwo ich przyjechało. Są też takie w wersji tej mottled, tej takiej z wariegacją dwukolorowej. No zresztą za chwilę zobaczymy. Tutaj jeszcze się trafił kolejny filodendron, ale też po przejściach ciężkich jak widać. Bardzo mi się podoba ten róż, który się tutaj przebijał na tych liściach. Poza tym półka śmierci, pierwsza, na której tylko begonie. Całkiem spoko okazję, żeby kupić sobie taką już przekwitniętą trochę, ale można ją przecież doprowadzić do kwiatów znowu. To nie jest duży problem, więc myślę, że w tym wypadku były to dobre oferty, jak na półkę śmierci. Zobaczcie, jaka ładna ta monsterka. Naprawdę super wygląda. Diefenbachia, zamiot kulkasy, skrzydło kwiaty. O, tutaj mamy to syngonium. Całkiem ładne. Jak ktoś nigdy nie miał, to tutaj chyba za 32 zł, coś koło tego, już taka większa roślina, to naprawdę jest dobra cena. Kiedyś ono kosztowało naprawdę trzycyfrowe kwoty, a teraz trzy dychy. Tutaj ta cebulica, scilla, kwitnie, zresztą tam z tyłu też widać. Ładnie, no, chociaż te kwiaty takie nieszczególne, ale fajnie, że kwitnie, to znaczy, że chyba i w miarę dobrze. Tutaj taka aranżacja, ciekawie wyglądają te sagowce ciemnozielone połączone z tymi tilancjami. Fajny kontrast. To anturium niezmiennie mi się podoba i cały czas jest na sprzedaż. Tu jeszcze taka wielka pachira. Bardzo fajna. No i są też takie monstery dubie. Już poniżej 100, więc nawet w markecie cena spadła. Facja z wariegacją.
ładnie wygląda z tym białym brzegiem. No i dużo skrzydło kwiatów. Tutaj jeszcze alokazja Jacqueline. Spójrzcie, jakie ona ma liście, że one mają taką strukturę. To nie jest tylko wzorek na liściu, ale tu jeszcze na aukubę uciekłem. Ale spójrzcie, że to nie jest tylko wzorek, bo to jest tekstura prawdziwa. No i krotony się tam skryły. Tutaj jeszcze skrzydło kwiatów więcej. I jeszcze więcej tego syngonium. No, naprawdę, mikansy. Oj, o tym potworku też mówiłem w odcinku z rankingiem. Jak ktoś nie widział, to zachęcam. A tutaj jeszcze takie epipremnum standardowe w doniczce, ale całkiem dużo jak na taki rozmiar sklepowy, to już coś tu się dzieje. No i druga półka śmierci, na której jest większa różnorodność, bo są i fiołki, i jakieś tam bromelie, echmea, i storczyki, gloksynie, i trochę też begonii, a na górze takie większe fikusy w stylu bonsai. No ta tilancja za 100 to bym powiedział, że chyba żarty. I jeszcze jest taki fikus. A tu kolejna pachira, bardzo duża. I bardzo ładne anturium plaumani. Chyba je sobie w końcu kiedyś sprawię, bo podobają mi się te liście. Są takie duże i zielone. Myślę, że jest trochę bardziej bezproblemowe niż te bardziej takie z delikatnymi liśćmi. Jeszcze trochę palm zostało. Te palmy już też trochę czasu tutaj stoją, więc w zasadzie bez zmian. Fikusy dębolistne. Jakie malutkie listeczki. Ciekawe, czy jeszcze urosną. Duża strelicja. Filodendrony bilietie. Jeszcze więcej tych bromeli. Bardzo ładne, kolorowe. Dużo Monster Monkey Mask. I tutaj jeszcze trochę tych marantowatych. Są Pink Princess, też były w rankingu. Chyba wiecie, co o nich myślę. Jeszcze więcej. No, piękności. Szkoda, że tylko małe są takie ładne. Tutaj na dole dużo aglaonemy. Te aglaonemy są fajne i naprawdę odporne w sumie. Wystarczy nie przelewać. White Fusion. Calathea. Tutaj mamy różne małpki. Większe, mniejsze, bardziej żółte, bardziej zielone. Co kto woli. Ring of Fire bardzo duży. Ale tu najpierw jeszcze fikusy. Te mają takie małe liście w sumie. Nie wiem, jak się woli takie mniejsze, to tak. Mi się bardziej podobają chyba te sprężyste, zwykłe. Tutaj duże Ring of Fire. No, standardowo. Pod spodem jeszcze filodendrony, a tu na górze taka alokazja. No i yucca. A tutaj znowu alokazje. Ta kuprea naprawdę ma coś w sobie. Ona zawsze przyciąga wzrok, a te młode liście są takie błyszczące, mieniące się. Bardzo lubię. Tak jak mówiłem wcześniej, jest dużo eschynantusów różnych, jeszcze póki nie wykupią. A na dole paprotki, jeszcze więcej syngonium. Syngonium naprawdę klęska urodzaju. Tutaj nawet kwitnące eschynantusy. Te kwiaty czerwone są całkiem fajne. Po angielsku nazywają to rośliną szminkową. No w sumie ten kolor wygląda jak taka szminka i nawet tak jakby wysunięta szminka. A tutaj jeszcze żółwiki i taka pilea, która mi się średnio podoba, bo wygląda jakby coś ją atakowało. A tu zobaczcie, nawet w sklepie rosną owoce na cytrusach. Żadne warunki im nie straszne, one chcą wydać owoce. No i ananaski. Ananasy też fajne. A poza tym całkiem sporo kwitnących fiołków. Zielistka Green Orange, no i dawno w sumie niewidziany filodendron Melanochrysum, który zniknął, ale pojawił się ponownie w tej formie z takimi dużymi, ładnymi liśćmi.
Kto kupił, to wie, że w domu bez podpory ciężko jest, żeby on dalej tak rósł, więc warto zainwestować w coś, po czym się będzie piął, bo inaczej to te liście się zrobią małe. Ale wygląda bardzo ładnie. Dalej jeszcze trochę aglaonemy i trochę podniszczone te anturia, trzeba przyznać, ale kwitnące. No coś za coś. Są też takie fikusy, ale trochę wyłysiały te fikusy z wariegacją. Tutaj te ksantosomy to w ogóle jakiś już zgon. Powinny iść na półkę śmierci. A tu jeszcze więcej paprotek, trochę asparagusów i zielistki z dziećmi. A teraz jesteśmy już na sukulentach. A skoro jesteśmy na sukulentach, to wiadomo, że to już niedługo koniec, więc muszę wam jeszcze coś powiedzieć. Jeżeli mieszkacie w Gdańsku albo w okolicach i macie wolny czas w sobotę, teraz albo w jakąś kolejną, to w lipcu i sierpniu w Gdańsku w Galerii Morena w ramach kawiarenki naprawczej będę prowadził roślinną klinikę. Można tam po prostu podejść, zapytać o jakieś problemy ze swoimi roślinami albo po prostu przyjść pogadać na tematy roślinne. Jeżeli macie czas, to zapraszam. Na końcu odcinka umieszczę jeszcze tą grafikę, która mówi o wszystkich szczegółach, a teraz już wracajmy do roślin. No to anturium za to wygląda pięknie. Prześliczne. A pod nim takie maluszki, bardzo różne. Jak to zwykle bywa, na dole nawet bluszczyki. Tutaj trochę filodendronów i fikusów. O, widać, że podlewają twardą wodą. Jest też koleus. Ostatnio mówiłem, że koleusy w domu to rzadko kto uprawia w tej chwili. A tutaj można kupić maluszka. Te sansy jasne mi się podobają. Włodek ma taką w pracy. Kiedyś kupił w Pietronce. Dawno temu. No dobra, i tutaj już chyba muszę się zaczynać żegnać, bo niedługo koniec. Dlatego bardzo dziękuję za oglądanie. Dziękuję patronom za wspieranie kanału. No i zachęcam do subskrybowania, komentowania, lajkowania. No i zapraszam do Galerii Morena w soboty od 11 do 16. Do zobaczenia.